Cześć, z tej strony Kado, to jest kolejny gameplay z gry The Forest. W dzisiejszym odcinku zajmę się budową mojej platformy na wodzie, czyli takim dość dużym, dość ambitnym projekcie, ale również przez to dość pracochłonnym projekcie, czyli czeka mnie dość dużo tutaj kombinowania, żeby zaplanować jak ta właśnie platforma na tej wodzie będzie, żeby wszystko było ok. A także czeka mnie troszeczkę rąbanie drewna i noszenia. No co, na początek dnia sobie coś może w szamie. Tutaj z mojej suszarni. Coś nie mogę, nie wiem czemu. No dobra, coś się zjadło. Z kolektora wody się napiję. No i teraz jestem gotowy do pracy. Najpierw pozbędę się tutaj tych roślinek. Najpierw chcę tutaj zbudować mój drugi ogródek, bo jak widać w pierwszym wszystko rośnie bardzo fajnie. Są roślinki, są jagody. I muszę powiedzieć, że mi się podoba zajmowanie tym ogródkiem. Ale do zbudowania tego potrzebuję dwóch kłód, które liczę, że uda mi się bezproblemowo zdobyć tutaj. Po prostu ściąć drzewo, a bezproblemowo, dlatego że no jednak zawsze kanibale mogą być w pobliżu. I ich się należy, no po prostu należy czuć respekt. Ja wiem, czy bać, no bać raczej nie, no chyba że jak ktoś oglądał poprzedni gameplay, to zobaczył na pewno, że ja jak się wystraszę, to jak mi jakiś wyskoczy, to ja się po prostu wystraszę, nie? Ale żebym się jakoś ich bał, to czy ja wiem. W grach widziałem o wiele straszniejsze rzeczy, borykałem się z bardziej strasznymi przeciwnikami. Takie kanibale, jakieś mówię, straszne nie są. Chyba że jakiś wyskoczy nagle, to po prostu człowiek się wtedy może wystraszyć, ale tak, żebym się ich jakoś bał, to nie. Znaczy tych zwykłych nie, ale z tego co widziałem, to tutaj są jakieś cholera wie, jakieś zmutowane kompletnie. Ileś tam par rąk czy tam nóg mają, więc takich też mógłbym się trochę pobać, ale takich normalnych to nie ma co. No dobra, więc budujemy moją platformę. Zaczynamy wszystko od podstaw. Teraz bardzo trudna rzecz, słuchajcie. Bo w ogóle zrobienie, zaprojektowanie jej, a to czasami bywa problematyczne w tej grze, bo jednak ten system tworzenia czasami jest dość nieprecyzyjny, kłopotliwy. Trzeba się narobić, żeby zrobić coś w miarę równo i żeby to jakoś wyglądało. O, myślę, że tak będzie dobrze. Tą stronę. Czy daleko? No. No, powiedzmy, że gdzieś. Gdzieś tutaj. Jeszcze teraz w tą stronę tylko. Oczywiście wszystko trzeba zrobić w miarę równo. No, a z tym bywa problem, jak już mówiłem w tej grze. Ale chcę wszystko zrobić, żeby było cacy. Ładnie, symetrycznie. Dobra, załóżmy, że tak. Teraz tylko muszę wejść na pomost. Dobrze, że tutaj nie ma rekinów, ale to jest jakieś jeziorko, a nie. Tutaj nie dorobiłem tych pali. A w sumie to nie jest potrzebne. Tak szczerze mówiąc, tylko jeszcze więcej bym się narąbał. Dobra, zobaczmy jak to wygląda stąd. No nie wiem czy tutaj nie będę musiał skakać, ale powiem wam, że wygląda to zacnie. Ile kłód, aż się nie chcę wystraszyć. Ej, co jest? Czemu nie widać ile kłód? Zaraz jakiś podniosę, ciekawe czy mogę zbudować. No nie mówcie mi, że żeby to zbudować będę musiał nurkować pod wodę. Czasami to bywa jakieś takie problematyczne. No, nie wierzę. Co jest? Wiatr mi tu szumi, weź mnie nie strasz, ty wietrze cholerny. No patrzcie, nie mam, żeby zbudować.
No gdzie to jest? Nie mogę kliknąć E, słuchajcie, żeby to zbudować. No nie mówcie mi, że tutaj, gdzie skończyłem. 61 kud. Ulala. I co? Tutaj dopiero mogę budować. No to jest chyba śmieszny żart, że ja za każdym razem, kurde, musiał nurkować. Tutaj płynąć. O Jezu, to ile mi zajmie budowanie tego. Ha, no oczywiście w tym gameplayu tylko zacznę tego budowę, a w następnym sobie porobię takie magazyny i tutaj będę trzymał kłody. Bo bym was chyba zamęczył. O nie! Jest kanibal, słyszałem! A niby się nie boję, co nie? A jak przychodzi... No nie, 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 nie. Dobra, dobra, szybko, tabletki. Słyszałem kanibala. Może się w to złapał, nie złapał się. Może mi płot niszczy. O, tam jest. A tam zaś chciałem iść drzewo łupać, no. A, ja nie mogę. Hej, coś mi pułapkę uruchomiło. Ale chyba nic się nie złapało. A, wszystko muszę robić sam. Kanibale, muszę, kanibale. O, jest, jest, dwóch? No, trzech. Jak się śmieją. Jak ja... Jest! I to ten jakiś taki... Cholera wie co? Masz ognisko. O, taka gdzieś, kurde, typiara i to jeszcze skacze tutaj. No niby ja robię te straszaki, a te zaraz przychodzą. I po moich straszakach, no. O, co ja zrobiłem? No i weź tu, człowieku, zbuduj, chciej zbudować coś w tej grze dużego. Taką dużą, ambitną platformę na wodzie. A, ja już to pełne mam. No dobra. No właśnie, i chcesz zbudować coś dużego, w miarę ambitnego i co się dzieje? No, jak to co się dzieje? No przyłażą kanibale i koniec. Je, ta głowa się potoczyła. Zciąłem jej głowę i... No i zniknęła. Gdzieś się potoczyła. Trudno. Dobra. Jak ja mam te drzewo zdobyć? Tu latają. A tu jest. I się śmieje, słuchajcie. No czego to się śmieje? Czego to się śmieje, że zaraz ginie? Jak przelecę... O, ja mam dobry pomysł, słuchajcie. Aby tylko nie wbiegli do obozu. To ja zrobię coś takiego. Ile mam piór? Cholera. O, zaraz się, słuchajcie, zabawimy. Jak to ogniste strzały się robiło? Co, to są ogniste strzały, czy co? Nie wiem. W sumie. Nie wiem. Dobra. Jak podpalić te strzały? Jakoś zapomniałem. O, tu jest jeden. No co? Nie trafiłem. Ej, no słuchajcie, tu ich całe stado jest. Dostał. Nie dostał, cholera. No co jest? Nie mówcie, że... no i po moich, kurde. Ej, wiecie co, ja mam pomysł. Zrobię sobie może mołotowa. Gdzie oni się podzieli? Dobrze, że te gazebo wybudowałem. Jest zawsze jakiś punkt widokowy fajny. No zaś zrobiłem mołotowa, zaś ich nie ma. Ale mieli zrobić w patchu, że teraz będzie mniej kanibali. Że trudniej mnie zauważą. A co? Co zrobili? No nic. No dobra, to idę tam. Może im trochę skórę przytrzebić, jak mi się uda.
Muszę też pułapkę moją ustawić na zaś. No i przydałoby się w końcu jakieś drewno porąbać, co nie? Dobra, pułapka jest na miejscu. Spadamy. Ha, no i te drewno gdzieś tutaj porobimy. Kurczę, jednak widzę, że poza tym odcinkiem będę musiał tego drewna narąbać więcej niż się spodziewałem. No co poradzić, że mnie zaatakowały kanibale? Jakoś do obozu mi wszedły, nie wiem jak oni sobie... Po co te drzwi są robione w tych obozach, skoro i tak te kanibale umieją je otwierać i wchodzić sobie? No nie wiem, co mam robić przed tymi drzwiami. Nie da się ich jakoś zamknąć, no bo się po prostu nie da. Ha, no i to rodzi problemy. W tej grze problemy to... No, normalna sprawa. Może jak kucnę, to mi się uda to... O, jest! Dobrze, nie muszę do wody wchodzić. A i będzie możliwe, trzeba coś tutaj w przyszłości zrobić, żeby tutaj jakoś mi nie wskakiwali. Te cholerne kanibale. No niestety właśnie w tej grze problemy to rzecz częsta, dlatego że no ta gra jest jeszcze w fazie tworzenia, w fazie developingu. Jest to Steam Early Access, czyli świadomie kupiliśmy, no ja kupiłem niedokończoną grę. Ej, złapał się zając? Nie. Ej, te pułapki na zające są bez sensu. No i znowu mi gdzieś chyba kłoda uciekła. O czym to ja mówiłem? W tą stronę leciało drzewo. Gra jest jeszcze niedopracowana. Premiera miała być w listopadzie tego roku. Z tego co słyszałem, jak widać... No nie wiem, gdzie ta kłoda jest. Mamy już grudzień. I premiery gry nawet nie zapowiadają. Teraz się właśnie słyszy, że będzie ona miała miejsce w 2016 roku. No czyli po prostu w przyszłym roku. Kiedy dokładnie? No nie wiadomo, jest ta gra bądź co bądź dość długo już w tym Steam Early Access od 2014 roku chyba. No, czyli dość długo. Jeszcze jest taka sprawa, że przez to, że ta gra jest w Early Access, to ludzie ją kupują, czyli twórcy już dostają kasę za sprzedaż, czyli powinni się trochę spiąć. No się i tak, mówię, zmiany są widoczne, no ale jednak czemu jeszcze nie ma premiery? No bo nie zrobili tego, co chcieli. Pomimo, iż kasy trochę już mają. No ale właśnie czekam na tą premierę, bo gierka jest fajna. To była chyba... Ta, to jest pierwsza i jedyna jak dotąd gra, którą kupiłem w Steam Early Access, czyli wczesnym dostępie na Steam. Można tam kupić gry, które są jeszcze w fazie tworzenia, w fazie produkcji, aczkolwiek są już grywalne. Właśnie Steam Early Access jest bardzo popularny. Ostatnimi czasy jest mnóstwo gier w Steam Early Access. Ale no właśnie niestety czasami bywa cienko z wypuszczaniem właśnie z premierami tych gier, bo one są w tym Early Access, ale te właśnie dni ich premier są tak strasznie oddelegowane i tak strasznie odkładane, znaczy odkładane i premiery wciąż nie ma. No na przykład takiego The Foresta. No gdzie te kłody są? Cholera jasna, nie mogę no. Aj, będę musiał rąbać poza odcinkiem. Zrobię sobie dużo tego w magazynach i jakoś tą platformę uda mi się w końcu ogarnąć jakoś powoli. Też po następnym patchu okoliczne drzewka, które ściąłem, mało ich ścinałem, ale po następnym patchu one odrosną, więc nie powinienem mieć jakichś tam problemów z drewnem. Patrzę, że kondycja już mojej postaci wysiada. Jest zmęczona. Nie. A już myślałem, że mi na pod zlecisz. No jak widzieliście, tamte kanibale, co chodziły na czworakach, tutaj były. No ale się zmyły na szczęście. Gdzieś sobie poszły do legowiska.
i w sumie to dla nich dobrze, bo tak mogłyby marnie skończyć pod moją siekierą, a tak sobie się tam będą po tej wyspie chadzać. Dwanaście z 61 kłód noż, kurde. Ile jeszcze tego tutaj budowania, to aż się dziwię. Ale w sumie i tak to jest dobrze. Ja pamiętam, jak budowałem tą moją chatkę na wodzie. Ile ona wymagała? Chyba 100 kłód, więc wtedy to było dużo. Te gazebo wraz z schodami też trochę pochłonęło. Więc taka platforma w porównaniu do tego to jest jeszcze całkiem mało, a taka platforma na wodzie to myślę będzie dość ciekawa sprawa, coś tam sobie ogarnę, też dość bezpiecznie i na pewno będzie to fajnie wyglądać. Jakichś takich bardziej konkretnych planów dotyczących tego, co ja na tej platformie zbuduję, to jeszcze nie mam, no bo nie ma co planować, skoro ona jeszcze nawet nie została wybudowana, ale na pewno nie zabraknie mi pomysłów, żeby z niej coś fajnego zrobić. Dobra, słuchajcie, w tym gameplay to już chyba byłoby wszystko. Jak powiedziałem, uzbieram sobie w magazynach trochę, no dość dużo tych kłód, żeby dokończyć budowę tej platformy w następnym gameplayu, a takie ciągłe rąbanie i rąbanie bywa nudne, co nie? Dlatego też nie chcę was zanudzać. No i będzie fajna platforma. Jak mi się uda już mój obóz, to będzie naprawdę ciekawie wyglądał, ale i tak jeszcze długa droga przede mną. Dobra, więc jak już mówiłem, w tym gameplayu to już wszystko. Widzimy się w następnym odcinku z gry The Forest. Jeżeli wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Cześć!